Witam wszystkich na moim kanale ponownie. Tutaj chciałem przedstawić nowy unboxing szlifierki kątowej. Jest to szlifierka kątowa PWS230C3. Posiada 2000 W mocy, 6500 obrotów na minutę. Średnica tarczy Fi230. Zobaczymy, co jest w środku. I jeszcze 3 lata gwarancji. Tak, instrukcja obsługi. Standardowo. Kabel taki dosyć solidny, gruby, elastyczny. Bardzo dobrej jakości te kable są. No, tak sprawdzę mniej więcej ile ma. Duża, ciężka maszyna. Pierścienie zabezpieczające do tarcz. Korpus jakiś tutaj aluminiowy. No, jaka ciekawostka tutaj jest w tej szlifierce. To tu jest taki przycisk. Można sobie ustawiać rączkę. W dowolny sposób. Tu jest przy wyłączniku takie zabezpieczenie, że musi być najpierw przesunięte do przodu i później można dopiero włączyć, żeby przypadkowo nie nacisnąć wyłącznika. Co tutaj jeszcze mamy? Osłona, jakaś malowana proszkowo, bezkluczykowa. Oczywiście uchwyt. Klucz do wymiany tarcz. No, już tutaj nie ma nic poza tym, ale to wystarczające. Mogłyby być jeszcze tarcze, by było super, ale nic nie szkodzi, założymy własną. No, czyli by to było wszystko, jeśli odnośnie chodzi o unboxing tej szlifierki. Ciekawe rozwiązanie właśnie to jest tutaj z tym obracaniem. Nie wiem, czy to jest potrzebne, czy nie. Ciekawe. Zobaczymy, jak pracuje. Zakładamy tarczę i to ma wchodzić i nie może się obracać. Najpierw musimy założyć osłonę. Zobaczymy, jak to się zakłada. Tutaj odblokowujemy. Jak będziemy ciąć? Tak. To sobie ustawimy tak, standardowo. Czyli osłona musi być mniej więcej tak, w ten sposób. Z
osłona do szybkiego mocowania. Tak. O. Tu jest taki rowek. No i dociskamy. No i tutaj jest, tutaj w tej osłonie jest tutaj takie coś. Nie wiem, czy to widać. I to musi wejść w ten rowek. Tak, wchodzi w rowek i możemy teraz obracać. Teraz jak już się przekręci, to już nie wypadnie, nawet jak nie jest zaciśnięte, ale oczywiście to trzeba zacisnąć, bo to musi być zablokowane, ta osłona. A tu jest jeszcze śrubka, którą dokręcamy bardziej, żeby to jeszcze mocniej trzymało, żeby się nie ruszało przy drganiach. Teraz jest zaciśnięte mocno. O, odblokowujemy, przekręcamy sobie na pozycję, jaką potrzebujemy i zaciskamy. Teraz jest bardzo mocno spasowane. Tarcze. Tu jest taki przycisk, który blokuje przekładnię całą. Musimy go wcisnąć i wtedy dopiero można zakręcić tarczę. Kręcamy rączkę. Są trzy pozycje wkręcania rączki z prawej i z lewej strony oraz na górze urządzenia. No i maszyna gotowa do pracy.